Im szybciej się wysypie z kart, tym lepiej. Bardzo mi się podoba swoją drogą, że jeżdżę na czymś, co wygląda jak stonoga, a on na jakimś mechanicznym... Kto wie, co to jest, nie ambulansie. Dobra. Szturm, świetnie. Kolejny drzewiak. Stracona ściana. Dobra. Młody drzewiak, czy dwa razy błogosławieństwo? Dwa razy błogosławieństwo. Jeżeli zginie mu ściana... Nie, drzewiak. Dobrze, że nie zmarnowałem błogosławieństwa. Dobra, nie ma co przeszarżowywać. Wiesz, ja sobie mogę atakować, ale tak nie zabiję tych jednostek. Dobra. Zuma tą przeklętą ścianę, nie wiem, co mam teraz zrobić. Wąż stepowy. Mogę na siebie rzucić jedno błogosławieństwo. To jest bardzo miłe, obumieranie. Wytrzymało się takie naleje 4. Dobra, jaki mam z tym wygrać? Kurczę, gdybym miał więcej węży na przykład. Mógłbym to też rozegrać w inny sposób. Zamiast starać się tak przeszarżować, to też będzie zresztą szarża, ale możemy zrobić troszeczkę inaczej. Tak, właśnie pakuję 3 odzyski, jestem szalony. Szkoda, że mam tylko jedną jednostkę, która kosztuje 1 punkt eteru, przydałoby mi się ich więcej. Modliszka jest, będzie bardzo przydatna w takim ustawieniu. Darowałbym sobie tu. Tu wstawiłbym modliszkę. Modliszką mogę zmusić do odpoczynku przy wrogie ściany i całą resztę. Wróg mógłby być bardzo zaskoczony, jeśli uda mi się do tego doprowadzić. W sumie leśniący pył jest tak samo dobry. Nawet mogę sobie darować modliszkę, do tego zacząć się tym leśniącym pyłem zaskakiwać. Tylko teraz mam za mało jednostek ofensywnych z kolei. Potrzebuję każdego młodego drzewiaka, jakiego mi dacie, i do tego jeszcze będzie jeden flash, no bez tego się nie obejdzie. Spróbujmy teraz. Mógł mi wąż podejść w pierwszej turze. Młody drzewiak, proszę. Okej. Okay. Duchowa sieć. No dobra, klesz wojownik. No cóż, jeszcze jednego drzewiaka proszę w takim razie. Teraz oberwę. Poświęćmy jednego. To nas leczy, dobrze. Poświęcimy drugiego. Nie, złapie mnie. A może nie? Przecież nie mam szans. Znaczy tak, idea jest dobra. Idea jest dobra. Już wiem, czego zabrakło. To jest mi w tym momencie naprawdę niepotrzebne.
Mając szturm i tak się przebije. A potrzebuję tego przede wszystkim. Że mogę nakręcić młynek nieskończoności. Po prostu będę nieskończoność przywołał jednostki. Jak się rozkręcę. A, on ma w ogóle 7 poziom. To nie dziwnego, że jesteś twarda. Dobra. Sorry, że przewijam, nie chcę was wrzucić na śmierć. Dobra. Rozkład mi się jeszcze przyda, bo trzeba dużo rzeczaki rzucić. No. Jedna jednostka w dół wroga. Poświęć mi jednego drzewiaka. Jedna, poświęć mi drugiego drzewiaka. Ach, miałem nadzieję na coś lepszego, no ale trudno, w takim razie... Jak teraz przywołam jakąkolwiek jednostkę. O, właśnie, wąż. Dobrze, duchowa sieć. Duchowa sieć. Mogę go poświęcić. I jeszcze raz go poświęcić. I jeszcze raz go poświęcić. Nie, nie węża, oj! To było też głupie, no ale mniejsza. Przepalam się przez moje karty jak wariat, wiem o tym. Zaraz się przekonamy, czy to coś da. O proszę, zdjął ze mnie zaklęcie, jak miło. Zdjął ze mnie też truciznę. A on ciągle ją ma. To jest doprawdy śmieszne. Ała, nie zauważyłem po tej trucizny. Była to tak, prawda? Dobra. Teraz ponownie panie węży stepowy. O proszę, zwój kurzu. Aj, nie to! To jest, nie mogła tak. Sam siebie w stopę walnąłem. To był dobry plan, ale nie wypalił. Nie ma co się tak przepadać przez karty, to mi nic nie daje w efekcie. Natomiast taka zabaweczka. Do tego jeszcze sieć życia. Właśnie, wąż. Cudownie. To jest najlepsze, co się mogło zdarzyć, że mam tego węża teraz. Niech tu diabli. Ale wróg stracił kupę eteru, też jest zawsze przyjemne. Dobra. Dobra, czekamy. Jeżeli tutaj cokolwiek mi umrze, to wróg będzie o przykrą niespodziankę. Nie jest w ogóle jadowity, prawda? Nie, nie jest jadowity, szkoda. Czy chce któremuś nie zwiększyć obrażenia tak, żeby mógł zrobić poważną krzywdę? Jasne, jemu. Natomiast on lata, to jest piękne. Nie, nic mi to nie da. Tak szczerze to mogę wysłać... Nie, no kurde, ja mam sobie trutek. Mam 4 trutki na sobie dokładnie. Nie, kłaniam ich 7. Nie potęga ofiary. Potrzebuję czegoś lepszego. Aktualnie mając sieć życia i o rozkład, to mogę zrobić. To może nie być takie głupie w ostatecznym rozrachunku, jeśli już mam sieć życia. I mogę niszczyć pterosy. Tym.
To może być skuteczne. Duchowa sieć zawsze się przyda. Dobra, mam duchową sieć. Kolejny drzewiak. Dobrze. Jedną ścianę stracisz. Chyba, że się nie będziesz bronił. Dobra. Ała. Dobra, mam dość. Bawimy się. Jak miło. Okej, rozkład na drzwiaka. Jak miło. Ops, nie mam many. Masz. W sumie rozkład. Nieważne. To za kim tu też nie działa. Dobra, czytajmy, bo już straciliśmy bonus. Kurczę, żałuję, że nie gram chaotami. Czerwona talia jest lepsza na takie krótkie rozgrywki niż zielona. Znaczy, zieloną też to można wyciągnąć, ale mi z kolei brakuje dobrych stworów, żeby to wyciągnąć. Chwastami nie ma szans, żebym to wyciągnął. Złodziej życia. Modliszka ma złodzieja życia. Jeżeli rozegrałbym to wszystko idealnie, miał dużo, dużo eteru. Niewrażliwość, magiczne obrażenia. To jest dobry pomysł. Mam płomienie, więc zrobiła specjalizacja wchodzi rzadziej. Czekamy, nie będę marnował kropli eteru. Czekamy. Czekamy. Dobra, wąż stopowy. Mogę go po pół wysłać, co mi tam czekamy. Dobra. Pijcie sobie. Dobra. Kurde, zabił mi modliszkę. Szczerze? Do ataku. Popsuj trochę krwi. Plan był dobry. Już to widzę. Modliszki są rozwiązaniem, którego potrzebuję. Nawet bardziej niż te błogosławieństwa. Muszę po prostu jak najszybciej, jak najwięcej many, jak najszybciej. Eteru, przepraszam. O, to jest dobry, to jest dobra ręka. Właśnie, mulligan. Jeżeli ktoś gra w karcianki, tych miast to kojarzy, jeżeli nie, to wytłumaczy. Mulligan, czyli ciągniesz drugą rękę. Jeżeli, jako że gry są losowe, trzeba wprowadzić jakiś element balansujący rozgrywkę. Dlatego, czy moja specjalizacja w ogóle działa? O, pięknie. Dlatego, jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której nasza ręka nam się nie podoba, ręka ci też czym zaczynamy, możemy zrobić mulligana, wymieniając rękę na inną. Błogosławieństwo jest świetnym pomysłem. Tak, i do tego jeszcze mamy wdzięka wtedy. Dalej, poświęcisz ścianę. Jak cię trafię, mając złodzieja życia, to będzie poważny problem, przyjacielu. A wieśmy, że się trafię. Jeszcze lśniący pył. 10 życia do przodu dla mnie, 10 do tyłu dla niego. To jest cudowne.
Jeszcze zwiększyły mi się obrażenia moim wężu. Ała. Zdjął z siebie wszystkie te trucizny. To jest przykre, ale... ja wciąż mogę to wycisnąć. Patrzcie. Nie zablokujesz wszystkiego, a reszta obrażeń przejdzie do mnie jako zdrowie. To jest oczywiście wąż, który nagle staje się bardzo groźny. Dobra, mam szansę, szlak. Było tak blisko. Ale w następnej turze mogę go skopać. Okej. Myślę, że wygraliśmy. A już nas nie ma czym zatrzymać. To było cudowne zwycięstwo. O, jak miło, koncentracja. Co 4 tury walki dostajemy dodatkowe zaklęcie. Wolałbym zapasy, ale szczerze, koncentracja jest po prostu najlepszym, co mogłam się trafić. O, proszę. Jamanda! Wstań i walcz! Nie licz na to. Czy to jest ten zwiadowca, o którym mówiła Rulana? Wyczuwam tajemnicze zawirowania magii. Co też ci synteci knują? A propos Diamandy, pozwolę sobie podziękować jeszcze raz Kirdan, Paxenarian Reader, jakkolwiek chcecie ją nazwać. Wiele maników. Muszę się pośpieszyć, nim zwiadowca zbruka wody świętego źródła. Która wykonała art, który widzicie na intrze. Od razu chciałem też przestrzec, żebyście nie czytali opisu, bo jest leciuteńko spoilerowy. No dobra. Nie spieszmy się. To była talia zrobiona z desperacji, nie będę jej używał, ale nie zmienia to faktu, że modliszki są super. I zacznę ich używać na większą skalę teraz. Szczerze, to jest nawet dobry pomysł. Odzysk jest fajny, ale... waham się, czy jest naprawdę typu wart. Do tego wszystkiego na przykład coś, co zwiększyłoby mi możliwość działania w inny sposób. Olśniący pył. Zobaczmy, jak tam nasza nowa talia. Tylko to jest wolna talia. To nie jest w żaden sposób talia naporowa w tym momencie. Nie mogę nic zrobić, tylko obrywać. Klony eteru. Bardzo się przydadzą. Nie będę swojej kuzy używał. Dobra. Jeszcze nie. Dobra. Doskonale. To wrogę zatrzyma. Cudownie. On teraz wyśle wszystkie siły do ataku na mnie. Zatrzymam go zwojem. Nie mogę używać dwoju kurzu? Jak to nie mogę używać dwoju kurzu? Przecież tura aktywacji druga, przynajmniej między życiami dwa. Dlaczego nie mogę go użyć? Dobra. Wciąż jestem w stanie zrobić mu krzywdę, tylko że on atakuje jako pierwszy, nie jako drugi. Nawet w pierwszym uderzeniu zatrzymam tylko jeden cel. Cóż, to było piękne zagranie, ale za pierwszy uderz dwójki najwyraźniej działa tylko... Okej, czy muszę go użyć wcześniej. Nie działa w fazie blokowania najwyraźniej. Założyłem, że będzie. Czyli w takim razie tak, wysypujemy się z plonu eteru. Żałuję, że ten eter nam nie przechodzi. Wysypujemy się z drugich plonów eteru. Myślę, że zamiast błogosławieństwa zacznę jakieś tanie jednostki dawać, żeby móc przeżyć, zanim nie będę miał moich silniejszych oddziałów. Ochotę ci błogosławieństwo na samego siebie. Kurde, stracę. Wolę stracić krople eteru tym razem wyjątkowo. O, jakbym chciał, żeby ten eter się przechował na następnej turze. Dobra.
ogłosić zwoju kurzu i tak też zrobię. Pobłogosławię was, przejście się, a teraz zwoju kurzu, już nie możecie atakować tej kurzy. Mam dwa planetery, więc kropla. Tylko, że leśniącego pyłu nie rzucę w fazie blokowania, prawda? To jest problem. A teraz wątpię, żeby zadziałało. Załatwi mnie, co mi się wydaje. Dobra, zrobimy sobie błogosławieństwo. W tej talii potrzebuję czegoś szybkiego. Jakichś stricte naporowych jednostek, które pozwolą mi wytrzymać wroga. Zamiast dawać sobie tutaj to... O, właśnie. Plony eteru są skuteczniejsze niż krople eteru zawsze. Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz, którą może być warta uwagi. Ja będę rzucił sobie większy las. Nigdy nie zaszkodzi. A jak akurat podejdzie do ręki w dobrym momencie, to może uratować życie. Domyślam się, że krzyczycie na mnie w komentarzach, żebym przestał pomijać animację. Przepraszam. Dobrze. Teraz będziesz mógł atakować niestety, ale na razie małej ilości jednostek. Tak bardzo mnie to nie boli. Świetnie. Oczywiście zablokujemy tego przyjaciela, nie mając startowania, nie może się przeze mnie przebić. Dodatkowa karta wpadła z koncentracji, co jest bardzo miłe. Jeszcze, żebym miał krople eteru. Czy wolę zmarnować błogosławieństwo, czy błogosławieństwo lasu? Wiecie co, ja zużyję to, bo ten wąż ma pierwsze uderzenie. Wróg może się bardzo zdziwić, jeśli teraz zaatakuje. Oj tak! Zaraz wam zaprezentuję, czym będzie polegało jego zdziwienie. Zablokujemy pierwszego typka. Drugi typek zginie od pierwszego uderzenia, de facto obniżając im obu damage. Cóż. Wciąż boli. Ale nawet w połowie tak bardzo, jak mogłoby. Tylko teraz, czy wróg mnie teraz jest w stanie pokonać? Mam nadzieję, że dobrze wyliczam. Nie, nie zabiję mnie w tej turze, co by nie zrobił. Jest, jak jest kleszcz robotnik, który zwiększa wszystkim kleszczom siłę o 1, tak samo jest jedna odmiana kleszczy tutaj, która zwiększa wytrzymałość o 1. Jak się nazywała? Kurczę, nie pamiętam. Ale była też istotna w taliach na kleszczach właśnie z powodu, który widzicie. Jeszcze zwój kurzu. Teraz wroga ta padę zaboli. Okej, do ataku. I teraz tak. Błogosławieństwo. A nie ma startowania, prawda? No to nie zmarnowałem. Zmarnowałem błogosławieństwo de facto. Ale z drugiej strony mogę się błogosławić też na ciebie. Odzwyczaiłem się od tego, że nie mam błogosławieństwa. Ajajaj. No cóż, a i tak stracisz. Ale już widzę, że chyba dostanę nauczkę za moje zbytnie zadufanie w siebie niedługo. Albo i nie. Mogę zmusić wrogie istoty do odpoczynku. To tak. Dostanę 4 etery, czy tak tutaj. Leśniący. Mogę sobie najpierw rzucić planeteru, głupi, a no nieważne. Okej. Okay. Teraz go zaboli. Martwy jest. Załatwiłem go. Super. Modliszki są bardzo fajne. Też jest ich kilka rodzajów zresztą. Jeszcze jeden wąż stepowy, jeszcze jedna duchowa sieć.